Plan wprowadzenia międzynarodowej matury w pierwszym liceum ogólnokształcącym wzbudził duże zainteresowanie młodzieży i rodziców. Proces jej wdrożenia jest długi, ale korzyści dla abiturientów ogromne. Gdy odwiedziliśmy szkołę z kamerą, trwał jeden z audytów. Kontroluje nas tutaj od 2 dni i rzeczywiście każdy aspekt życia szkoły jest badany. Wkrótce powstanie raport z tej wizyty. Będzie zawierał konkretne informacje. Jak nasza szkoła jest postrzegana przez osobę z zewnątrz? I co musimy jeszcze polepszyć, zmienić, żeby ten proces autoryzacyjny nastąpił? Ale mam nadzieję, że nastąpi, ponieważ wiele elementów tutaj jest bardzo pozytywnie postrzeganych w naszej szkole. Dorota Jabłońska jest nie tylko zdeterminowana, by międzynarodową maturę wprowadzić. Twierdzi, że... Międzynarodowa matura będzie, odwrotu nie ma. Tak duże środki finansowe zostały w tej chwili zainwestowane, takie duże inwestycje zostały poczynione, jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły, że naprawdę niemożliwe jest teraz powiedzieć sobie do widzenia z tym programem. Ten program musi wejść, zresztą jest to program dla naszego regionu bardzo dobry. Nie ma takich szkół w pobliżu, najbliższa jest w Olsztynie i w Białymstoku, natomiast cały ten obszar tutaj i dawnej części województwa suwalskiego, zachodnia część i również tutaj wschód, południe i północ. Młodzież jest bardzo zdolna i szuka rozwiązań, ponieważ sporo młodzieży wyjeżdża do Gdyni na przykład, do Białegostoku, a przecież może mieć taką ofertę tutaj na miejscu. Do wdrożenia programu międzynarodowej matury przygotowuje się szkoła i kadra. Również jeździmy na szkolenia, nie tylko lokalnie z tego programu korzystamy, ale także z tych programów międzynarodowych, które oferuje nam Agencja Narodowa. No i po prostu rozwijamy się i to jest najważniejsze, że rozwijamy się, idziemy do przodu i to też jest bardzo przyciągające dla młodzieży, bo już słyszę takie sygnały, że właśnie ta szkoła zaczyna tętnić życiem bardziej, zaczyna właśnie przyciągać tym, że oferuje różne możliwości. Oczywiście nie brakuje również sceptyków. Pojawiły się głosy, że wprowadzanie matury międzynarodowej to niszczenie polskości, czy jakieś tam inne elementy się pojawiły. Absolutnie nie, proszę Państwa. To jest tylko umożliwienie uczniom większej oferty, umożliwienie uczniom udziału w tym, co daje w tej chwili świat, wszystkim dzieciom. Przecież chodzi o to, żebyśmy byli razem i żebyśmy rozumieli to, co się dzieje i żebyśmy mieli możliwość kształcenia i w Polsce, i za granicą. Chcę powiedzieć, że jak byłam na szkoleniu na Florydzie jako administrator tego programu, porównywaliśmy wyniki właśnie matury międzynarodowej. Najlepsze są w liceach polskich. Byli zdumieni Amerykanie, że Polacy mają w skali od 1 do 7 oceny 6 i 7 z tej matury, a na przykład w Stanach jest 3, 4, rzadko 5. Ta młodzież nie startuje tylko na uczelnie zagraniczne. Jeżeli spojrzy się na przykład na rankingi przyjęć na uniwersytety medyczne, to okazuje się, że właśnie najwyższą punktację 100% ma młodzież, która zdaje maturę międzynarodową. A to też o czym świadczy. Dorota Jabłońska poinformowała nas, że zamiarem placówki i jej kadry jest uruchomienie międzynarodowej matury w profilach matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym.